Dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w codzienniku biblijnym. Dziś niedziela, czwarty dzień czerwca. Słowa na dzień dzisiejszy to hasło biblijne Nowego Tygodnia, z drugiego listu do Koryntian z 13 rozdziału. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. I biblijne teksty na dzień dzisiejszy to słowa psalmisty z psalmu 145, 17 wiersz. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich i łaskawy we wszystkich dziełach swoich. I z listu do Filipian z pierwszego rozdziału wiersz 6. gdzie apostoł Paweł tak wyznaje. Mam tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Moi drodzy, dziś niedziela rozpoczynamy nowy tydzień, i prawdą jest, że każda jedna niedziela jest wyjątkowym dniem. Wyjątkowym, ponieważ chcemy w sposób szczególny kłaść nacisk na relację z Panem Bogiem. Chcemy ją tworzyć nie tylko sami, ja i Pan Bóg, ale także we wspólnocie. I mam nadzieję, że wspólnocie, we wspólnocie parafialnej w zborze udało Wam się dzisiaj spotkać, aby wspólnie przeżywać radość. Radość ze spotkania z Bogiem, radość ze społeczności w Słowie i Sakramencie. Ale dzisiejsza niedziela ma swój wyjątkowy charakter. Dziś święto Trójcy Świętej to szczególny moment. Można powiedzieć taki moment graniczny między jednym a drugim półroczem w roku kościelnym. Między tym okresem, kiedy były wielkie święta, a tym. W którym choć tych dużych świąt kościelnych związanych z biblijnymi historiami zbawienia nie ma, to jednak przypominamy sobie o praktyce, praktyce życia z Bogiem. Tak się składa, że ostatnie kilkadziesiąt dni w naszym życiu wiary byliśmy świadkami Bożej wierności, Bożej łaski, Bożej miłości, począwszy od czasu Wielkiego Tygodnia, Wielkanocy, Ostatnio w niebo wstąpienia, zasłania Ducha Świętego. Każde z tych wydarzeń przypominało nam, jak dobry, jak łaskawy, jak pełen miłości jest Bóg i jak wiele zrobił dla mnie i dla Ciebie. Zarówno dla naszego zbawienia, abyśmy mogli żyć w wieczności, jak i dlatego byśmy tu i teraz, w naszym codziennym życiu, doświadczali Jego bliskości i Jego prowadzenia. Słowa, które są hasłem biblijnym, które mają nas prowadzić w całym rozpoczynającym się tygodniu. Znamy bardzo dobrze. Myślę, że w większości naszych parafii słyszymy je na praktycznie każdym nabożeństwie. To są słowa Pawła: łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga, społeczność Ducha Świętego, niech będzie z Wami wszystkimi. Tak wiele w nich prawdy, wiele łaski skierowanej do Ciebie. Żyjesz tymi słowami? Bo jestem przekonany, że słyszysz je każdego dnia. Słyszysz, że Bóg jest łaskawy, że kocha. Że przebacza, że tworzy społeczność, że chce być blisko Ciebie codziennie. Korzystasz z tego? Bóg, który objawił się nam w trójcy jako ojciec, syn i duch święty, pokazuje swoją pełnię, że nie tylko Cię stworzył, powołał do życia, ale także zbawił, wyratował z tego, co złe, niedobre i grzeszne. A teraz, teraz przez ducha świętego codziennie jest blisko Ciebie. Jest w Tobie. Chcecie prowadzić, abyś mógł i abyś mogła składać dobre świadectwo wiary o tym, jaki jest Bóg. Chciejmy żyć z taką pewnością, z jaką żył apostoł Paweł, i wyznawać, mam tę pewność, że ten, który rozpoczął w Was dobre dzieło, będzie je pełnił aż do dnia Jezusa Chrystusa. A więc przez całe życie. W tej pewności, pewności Bożej łaski, miłości, pokoju i Jego prowadzenia, chcielibyśmy przeżywać nie tylko dzisiejszy świąteczny dzień, ale chcielibyśmy przeżywać każdy następny. Niech Pan Bóg będzie blisko Ciebie, niech Cię prowadzi i niech Cię błogosławi. Wszystkiego dobrego. Zostań z Bogiem.